serce z waszych serc bierze. I tylko miłość liczy się. Dziś mamy już tylko siebie. Od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni. Znów witamy świt. Nowy dzień daje mi ciebie w podarunku. Mój nowy dzień. Słońce i ty. Za oknem już budzi się świat. Tak samitne słońce wkrada się. Niech zatrzyma się czas. A każda chwila jest jak sen. Dziś mamy już tylko siebie. Od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni. Znów witamy świt. Nowy dzień daje mi ciebie w podarunku. Mój nowy dzień. Słońce i ty. A już teraz wakacyjny news prosto z Auerlandu. Przedstawię oczywiście Peter Feszter. Mogę Państwu i na tyle zdradzić, że to będzie news na wysokim poziomie i będziecie troszkę bliżej nieba. Witam serdecznie, Piotr Feszter, kłaniam się niziutko. Kochani, lato 2020, Zauerland to miejsce, w którym mieszkam, a dzisiaj zabiorę Was bliżej nieba. Kochani, miejsce, w którym się znajdujemy, to wieża widokowa, która została wybudowana w latach 30. Dzisiaj to symbol tego regionu. Znajduje się w nim restauracja, znajduje się hotel i piękne miejsce, gdzie z góry można podziwiać piękno tego regionu, jakim jest właśnie Zauerland. Proszę Państwa, można tu cudownie spędzić czas wraz ze swoją rodziną. Jest wiele szlaków wędrownych, wiele dróg rowerowych. Zimą można pojeździć na nartach, więc na pewno jest to cudowne miejsce, do którego Was, kochani, zapraszam. Żegna się z Wami Wasz Piotr Feszter. Do następnego razu. Pozdrawiam. Zachciankach, ta moja jedyna.
My cały czas dbamy o wasz dobry humor, serwując wam wasze ulubione szlagiery, ale też poprawiamy ten nastrój takim małym humorystycznym akcentem, a to przede wszystkim szlagierowo-koncertowo z humorem. Już teraz Jacek Kierok pojawił się, tak? No i zadał państwu pytanie, bo pytań jest wiele takich egzystencjonalnych, na przykład golić czy nie golić, albo no właśnie, czym różni się mężczyzna od muchy? Czym się różni mężczyzna od muchy? Nie wiecie, już wam godą, bo mucha jest upierdliwo ino latem, a facet cały rok. Pierdolnie! No i proszę, moi roztomili, zapowiadaliśmy gościa i jest gość. I to pierwszy gość na żywo w naszym studiu, tak. Cieszę się i to niezmiernie, a czemu się cieszę, no bo nie dość, że pierwszy raz w tym studiu, pierwszy raz w trakcie trwania tej całej pandemii, no i taki byzuch. Stachu, witam cię gorąco i serdecznie. Witam wszystkich, telewizor, witam ciebie Seba. Fajnie, że się możemy, Stachu, trafić, a to przy okazji tego, że też całkiem niedawno u nas na liście pojawił się Rejs i to nie ten słynny Rejs, film ino twój Rejs i to Rejs, piosenka, teledysk i pilot, zapowiedź nowej płyty. Nowej płyty. To już to będzie czwarty płyty. Myślę, że się będzie nazywać albo The Best Of, albo po prostu nowo Rejs, albo inaczej jeszcze. Ale to skoro The Best Of, to co, chcesz na tej płycie już pościągać te wszystkie cukierki z poprzednich płyt? Jedna piosenka już jest zrealizowana, to z Beatą Mańkowską, nie wszyscy ją znają. Puk Puk. Tak, tak. Puk tak. Puk to był przebój, ale teraz by chcieliśmy to, wiesz, w Hany z disco, to znaczy w disco polo zrobić bardziej. I bardziej chciałem, żeby w tej piosence ona pokazała ten swój głos trochę operowy. No i już my to nagrali, zobaczymy jak to wyjdzie. A to już jest nagrane. No. Czyli nowy będziemy realizować, no, może na drugi miesiąc będziemy kręcić już teledysk i wtedy się już ukaże. O, świetnie. No to jest całkiem niezła zapowiedź tego, ale powiedz mi, bo ty tak godo, że fany z disco, ale ten numer Puk Puk też już jest takim numerem, który ma taki mocniejszy jest, beat. Jest. Taki beat, który się znowu ze szlagrów tych tutaj u nas w Polsce. I już jest taki właśnie... Jest w nowym bicie, no ale chcieliśmy jeszcze to ulepszyć, bo nie było takiej mocnej promocji na ta piosenka, dlatego też trzeba to wypromować. Ale to była piosenka, która nie do końca tak bez echa przeszła, bo jak ona się pojawiła w różnych rozgłośniach, to ludzie jednak... Drugie miejsce w Radiu Fest hitu roku była. O, proszę drugie. Bardzo. Drugie, i to z Gołeckim... My przegrali chyba 8 SMS-ami. No, ciężko. No. I to była taka piosenka, którą ludzie naprawdę polubili, bo ona była w tym okresie chyba takim karnawałowym, ona się zaczęła pojawiać, nie? Dobrze kojarzę? Nawet nie wiem, to ci powiem. Tak, więcej wiesz, bo tak, jednak się radia puszczasz te piosenki, no to wiadomo, nie? Dobrze, ale powiedz mi teraz tak, bo nowości u ciebie też, bo z tego co zdążyliśmy sobie już poklachać kiedyś i przez telefon, to wiem, że obok Stacha też stanie kobieta na scenie od czasu do czasu. No właśnie, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Oberhausen rzekł poznał jedna dziewczyna, co śpiewała prawie od Tiny Turner piosenka. No i przedstawiła się Magdalena z nazwiska. No i powiedziała, że jest z tej samej miejscowości co Stach. No to już mnie to zainteresowało. Bardzo fajnie to zaśpiewała i już my nagrali dwa nowe numery tu w Polsce i będziemy też kręcić teledysk, to za niedługo go zobaczycie. No to już też czekamy, czyli rozumiem, że na tej czwartej płycie pojawi się coś z Magdaleną. No i z Magdaleną się pojawi. I z Beatą. I z Beatą, a z Chrisem dwie kowbojskie nowe piosenki też już są gotowe i no możemy teledysk znowu nagrać. Czyli zaś są poszukiwania konia cały czas moi rozmowy. I hołdy, bo śląskie szeryfy wracają na hołda, z tego co słyszałem. Tak jest, już.
Dobrze, już daleko jest. Dobrze, Stachu, to jest teraz taki okres u Ciebie raczej pracy twórczej, wzmożonej, bo pandemia też, no, Niemcy dopadła, trochę mniej robisz zawodowo, więc masz więcej czasu do tworzenia? No, więcej czasu do tworzenia, więcej do czasu do przemyślania, nie? Niektórych piosenek. Można i zrobić, co mogę się jeszcze pochwalić, że Trzy Anioły Mają Rogi 2, wszyscy je znacie, to ukaże się za niedługo odpowiedź na te Trzy Anioły Mają Rogi 2. Się będzie nazywać Anioł do Poduszki, już piosenka też jest gotowa, tylko wystarczy teledysk nagrać i już wypuszczamy. No i proszę, Stachu, ty w trakcie tej pandemii żeś zrobił coś takiego jak Stachu Music Live, czyli pokazujesz się ludziom na żywo z klawierem. I bardzo dużo właśnie mam fanów, no już teraz coraz to więcej, ponad 100 komputerów naraz mnie słucho. No po prostu gramy się piosenki i śpiewamy, nie tylko moje i no też czerpia w ogóle stare z tego co ludzie chcą. I po niemiecku im zaśpiewam, i po polsku im zaśpiewam, i po śląsku im zaśpiewam, w każdym języku. No jeszcze może Magdalena się teraz za niedługo pokaże i też zaśpiewamy razem w duecie na żywo. Bardzo. To wszystko idzie na Twoim facebookowym profilu. Na facebookowym. A powiedz mi, wakacje w tym roku? No wakacje, wszystko odmówione, a ze względu na to pandemia do samolotu powiedziałem, że w tym roku nie wleza. Mhm. No to zostawimy się, to tylko auto zostało i najlepiej autem pojechać i przyjechać do domu. Myślę, że to nie dopadnie i życzę wszystkim telewidzom tego samego. Czyli Bytom już odwiedzony? Bytom odwiedzony, no teraz może jeszcze trochę takie w taką miejscowość na Kujawy, co nie ma ludzi, tylko na natura i rybki i pieski i gotowe. Kiedy idzie poznać, że Stachu jest w Bytomiu, kiedy na jego Facebooku pojawia się zdjęcie rynku? Rynku, od mojej teściowej, rynek na całego. Dobrze, Stachu, powiedz mi, to co, kiedy możemy się spodziewać w ogóle tej czwartej płyty? Czwarta płyta, myślę, że jak mi się uda, no to na drugi rok, ale najpierw trzeba zrobić nowe teledyski, nowe single i powypuszczać, żeby ludzie poznali, bo jak się wypuści płyta w całości i jeden teledysk, no to bardzo dużo piosenek jest ucieko i zapomnianych. Dlatego też wolę wypromować piosenki najpierw z teledyskiem, a potem dopiero płyta nagrać. Muszę Ci powiedzieć, że chyba Ci to tak mi się wydawało, że trochę ciężko Ci w tym roku bez podróży, nie? Bo te podróże to taki stały element życia Stacha, nie? No muszę powiedzieć, że w tym rejsie była jedna podróż i reszta tego teledysku my w styczniu nagrali w Egipcie. To jeszcze, że krzafnął. Jeszcze się udało do... Zresztą w każdym Twoim teledysku trochę widać tego, co jest dookoła, tego pięknego świata. Nawet udało Ci się w którymś z teledysków namówić tych, to Meksykanie są, nie? Nie, to były z Dominikany, z Karaiby. Karaiby, na Karaibach oni grają Twoja piosenka. Dwie. Występują w teledyskach. Dwie. Bo ja po tym, że się z nim umówił na Facebooku i znowu, że przyleciał na Dominikanisze Republika Dominikany, no i znowu my nagrali następny teledysk. No, czyli są już coraz bardziej popularni w świecie. No. Już więcej biorą za te granie z tobą, co? No, nie byli za darmo zagrali. Grodzę przyjada. A, no i dobrze. No, to Stachu, ja Ci podziękuję za to, żeś znudzę czas w trakcie Twojego urlopu i przerwy taki, żeby do nas wpaść. Cieszy mnie niezmiernie to, że tworzy się. I tworzą się te odpowiedzi, na które ludzie przede wszystkim czekają, bo Trzy Anioły Mają Rogi 2, nowa wersja Puk Puk, no i Magdalena obok. I jakie fajne tytuły, nie? No bo najpierw Tysiąc Róż Ci Ofiaruje, wyjdzie z Magdaleną, a potem wyjdzie Mam Cię Dość. życie i jeszcze raz życie. Stachu, no, wielkie dzięki. Dzięki. Stach moim i waszym gościem właśnie dzisiaj był. Fez mnie to raduje, muszę wam powiedzieć, że już po leku wszystko wraca do normalności, nawet u nas w studiu, że już możemy po leku gościć szlagierowych wykonawców u siebie i możemy z nimi poklachać tak twarzą w twarz, gęba w gęba. Ale teraz przypomnienie o małej zmianie. Mam nadzieję, że już tak na stałe to wam wlazło do głowy, jakaś macie zapisane, a kto nie ma, to niech zapisze, że zmienił się numer naszej bramki SMS-owej. Nowy numer to 71 68. A potem już tradycyjnie, jak odlot, w treści wpisujecie prefiks, czyli LSS stop, no i kod teledysku. A kody się nie zmieniły, znajdziecie je na YouTube'owym naszym kanale na przykład. Stachu kapitanem rejsu, a my już teraz ekspresem, Balkan ekspresem się przejadymy, bo zaproszą was na emisję szlagierowej nowości, wspomnienia i marzenia.
jakiś list i fotografię chowa gdzieś głęboko w szafie. I tak, moi roztomili, mam nadzieję, że teledysk przypadł wam do gustu i mam nadzieję, że już teraz chycicie za telefony i zaczniecie wysyłać SMS-y, że ten szlagier nie będzie jak jego tytuł Wspomnienia i marzenia o tym, żeby być w top 10 i no po prostu tam trafi. Wszystko w waszych rękach, pamiętajcie, 7168, tam wysyłacie SMS-a, a w treści wpisujecie LSS top i kod teledysku, tutaj 5330. Do głosujących mamy nagrody w postaci biletów na koncert Dzień Matki z listy szlagierową LSS w Ostrzeszowie w nowym terminie 22 listopada. Na tym koncercie pojawi się Bernadeta Kowalsko i przyjaciele, a koncert prowadzi Joanna Kaczorowska. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101,7 FM w Kępnie. A już teraz coś dobrego do tych wszystkich, którzy to nie chycili się na przykład na ten błąd 500, tam na te wczasy. Taki wakacyjny news mamy, po Pomorzu se tutaj realizujemy, proszę, Paweł Stiluk-Steiner. Przedstawię kolejny z newsów. Mam nadzieję, że zesz smażalni tym razem, no. Witam Państwa gorąco i serdecznie w kolejnym wakacyjnym newsie. Jak Państwo już wiecie, jestem mieszkańcem Gdańska, stąd też moja miłość do tego miasta przelała się również na mojego syna, który właśnie za chwilę opowie Państwu o kolejnym ciekawym miejscu, które warto odwiedzić. Sołtek dostał swoją nazwę od nazwiska głównego trasera w Stoczni Gdańskiej Stanisława Sołtka. Wprowadzony został do służby w 1949 i służył aż do 1980 roku. W czasie tej służby wykonał 1478 rejsów morskich, przetransportował 3,5 miliona ton ładunku i zawitał do 60 portów.
Dziękuję Tobie, Janku, bardzo gorąco i serdecznie, a Państwa zapraszam do tego przepięknego miejsca. Oczywiście Sołtek znajduje się naprzeciwko najpiękniejszego i najbardziej znanego miejsca historycznego w Gdańsku, a mianowicie naprzeciwko Żurawia. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, życzę wesołych, radosnych, spokojnych i bezpiecznych wakacji i do zobaczenia w kolejnym wydaniu. Pozdrawiam, Paweł Siluksztajner.